róż. Wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska. Z dziejów duszy. Niewątpliwie to właśnie modlitwą i ofiarą można wspomagać misjonarzy. Gorliwość karmelitanki powinna rozpalać cały świat. Mam nadzieję, że dzięki łasce dobrego Boga będę użyteczna dla więcej niż dwóch misjonarzy. I nie mogłabym zapomnieć o modlitwie za wszystkich, nie pomijając zwykłych księży, których misja niekiedy jest równie trudna do pełnienia, jak misja apostołów nawracających niewiernych. Zaczęliśmy to spotkanie od słów świętej Teresy o kapłanach między innymi i bardzo dotknęły mnie te słowa o zwykłych księżach, których misja niekiedy jest równie trudna do pełnienia jak misja apostołów nawracających niewiernych. Bardzo, bardzo mocne są to słowa i chyba bardzo aktualne też na dzisiejsze czasy, kiedy widzimy, z jakimi trudnościami mierzą się ci księża diecezjalni, ci, którzy często nie mają wspólnoty zakonnej za sobą, muszą sami mierzyć się z licznymi trudnościami i potrzebują naszej modlitwy. O tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać, siedząc sobie w ogrodzie z siostrą Teresą ze zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Siostra uśmiecha się tylko, jak słyszy modlitwa za kapłanów. Dlaczego ta modlitwa za kapłanów tak mocno w sercu świętej Teresy była? Kochani, muszę powiedzieć, że 15-letnia Teresa, wstępując do Karmelu, już wyznaczyła sobie cel. Przyszłam do Karmelu po to, by modlić się za kapłanów, aby byli święci. Ona doskonale wiedziała, jaką misję do wypełnienia ma każdy kapłan. Kapłani dają nam największy skarb. A tym skarbem kto jest? Jezus Chrystus. Poprzez ich posługę nasze życie ziemskie i wieczne jest połączone z Jezusem Chrystusem. To właśnie kapłani prowadzą nas do Niego, dają nam Jezusa w Komunii Świętej, głoszą Słowo Boże, sprawują sakramenty święte, wskazują drogę do Boga. I właśnie najpełniej święta Teresa zrozumiała to posłannictwo kapłanów w pielgrzymce do Rzymu, by prosić papieża o wstąpienie do Karmelu. Wtedy pisze takie słowa. Przez cały miesiąc żyłam w towarzystwie wielu świętych kapłanów i widziałam, że jeśli ich wzniosła godność, wynosi ich ponad aniołów, to z tego powodu nie są w mniejszym stopniu ludźmi słabymi i kruchymi. Jeśli więc święci kapłani, których Pan Jezus nazywa w swojej Ewangelii solą ziemi, pokazują swoim zachowaniem, jak bezgranicznie potrzebują modlitwy, co trzeba powiedzieć o tych, którzy są letni? Jakże piękne jest powołanie, które ma na celu zachować sól przeznaczoną dla dusz. I tutaj już słyszymy, że to nie jest tak, jak niektórzy też zarzucają Kościołowi, że nie widzimy słabości. Tego, co w człowieku każdym jest słabe, trudne, grzeszne, że to nie jest tak, że stawiamy tych kapłanów na piedestale, pokazując ich jako wzory świętości, tylko widzimy, że mają te momenty słabości, ale dla świętej Teresy to był tylko znak do tego, żeby mocniej się za nich modlić, żeby byli czyści jak kryształ. Niesamowite jest to, co pisze. Tak, ona pisze, że kapłani powinni być czyści od kryształu, powinni wskazywać na Jezusa, pokazywać Jezusa. I ona mówi, że chciałaby być kapłanem i mówi, Jezus, jaką miłością dawałabym Ciebie ludzi, z jaką miłością piastowałabym Cię w swoich dłoniach. I to jest właśnie takie niesamowite. A wiemy, że obecnie toczy się taka walka duchowa. Szatan chce zniszczyć kapłanów, chce ich osłabić wewnętrznie. Chce, aby opuścili się w gorliwości, zaniedbali się w modlitwie. Chce wprowadzić zamęt w ich serca, smutek w ich duszę. A my mamy temu zaradzać poprzez modlitwę i ofiarę, tak jak właśnie to czyniła święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Ona właśnie kierowała swoje intencje o uświęcenie kapłanów. Ona ofiarowała w ich intencji swoje wyrzeczenia, cierpienia, chorobę, gruźlica, płuc, drobne umartwienia, krzyżyki, takie doświadczane, najzwyklejsze. Nawet jak zjadała jakąś potrawę, która jej nie smakowała, to też ofiarowała w intencji kapłanów.
pięknie nazywała te swoje małe ofiary. Jesteśmy akurat w ogrodzie, więc to bardzo bliski nam obraz jest. Mamy kwiaty i te kwiaty mają płatki. I jak połączyć ofiary z płatkami? Ona mówiła, że właśnie te nasze wyrzeczenia, cierpienia, ofiary są to niczym płatki kwiatów, które rzucane pod stopy Jezusa rozweselają Jego boskie serce. Ona przypominała sobie ten moment, jak sypała kwiaty w procesji przed Najświętszym Sakramentem. Chciała rzucić je, aby one dotknęły monstrancji najbliżej. I są to takie właśnie te cierpienia, wyrzeczenia, trudności, z którymi spotykamy się w życiu. Są to takie łaski, które mają się nam nie zmarnować. Jezus je nam daje po to, abyśmy je właściwie wykorzystali w sposób duchowy. Dla zbawienia innych, dla pomocy innych, by inni przybliżyli się do Jezusa, by Go bardziej kochali. Nasze marudzenia, narzekania w niczym nas osłabia wewnętrznie, a tak my będziemy mocni duchowo i ci, w których intencji to będziemy ofiarować. I to jest takie piękne, niesamowite. Zapraszam właśnie, zachęcam do tego, by za przykładem świętej Teresy to samo czynić. Siostro, to jest taka droga, której chyba bardzo, bardzo dzisiaj potrzebujemy, bo nam, ludziom wierzącym, często zdarza się też narzekać, albo ten ksiądz to, albo ten ksiądz, no może nie do końca przygotował się do kazania, a ten ksiądz, no to tak trochę mszę świętą odprawia w taki sposób, co mi się nie podoba. Narzekamy, a ten ksiądz to skąpy jest, a ten ksiądz to mało cierpliwy, a ten to wybuchowy znowu. No zawsze znajdziemy coś, co nam się może nie podobać, a tak w ogóle to jeszcze ta dyskusja, która się toczy w mediach, no że w ogóle księża się źle kojarzą dzisiaj, tak? Ta droga, którą pokazuje święta Teresa, to jest to narzekanie przekreślamy, to znaczy nie chodzi o to, żeby nie widzieć tego, co jest złe, ale to zło zakryć modlitwą, może te płatki mają być, ma być ich więcej niż tego całego zła. Tak, i wtedy mamy takie dobro duchowe, odnosimy i dla siebie, i dla kapłana. Zobaczmy, kapłan daje nam Jezusa, a my poprzez swoją modlitwę, ofiary, wyrzeczenia, to Pan Jezus właśnie sprawia, że kapłan staje się święty, lepszy, z wielką gorliwością, mocą sprawuje najświętsze ofiary i wypełnia powierzoną mu przez Jezusa misję. I właśnie o to chodzi, by właściwie to wszystko wykorzystać tak po Bożemu. I święta Teresa też pokazuje nam, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, jacy są kapłani. Że to nie jest tak, że oni są po prostu źli, niedobrzy, tylko to jest też nasza odpowiedzialność, bo my się może za mało modlimy. Tak, zachęcam właśnie do modlitwy codziennie w intencji kapłanów. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże! Audycja powstaje we współpracy z siostrami terezjankami www.terezjanki.org.